Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden. Cześć moi drodzy, witajcie w nowej prognozie pogody. Zobaczymy, jaka będzie prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek, jak widzicie, weekend już mija. To, co dobre, szybko się kończy, zaczynamy nowy tydzień, no i troszkę bardziej burzowy, ale jeszcze nie w poniedziałek, we wtorek bądź w środę będzie więcej burz, ale Zanim tutaj będziemy omawiać pogodę, na pewno dzisiaj zauważyliście, w sumie w poprzednich dniach też, ale wcześniej to padał deszcz w wielu miejscach kraju, a w sobotę, w niedzielę nie. Na pewno zauważyliście ten, co mył samochód, bądźmy u okna, że kurczę. Chwila, moment i zrobił się samochód żółty. Na samochodach pojawił się żółty nalot, również na naszej. Hondzie. To co widać w tym momencie to jest praktycznie świeżo umyta Honda, tylna szyba Honda Insight myta 2-3 godziny temu wygląda tak. Dzisiaj e, mamy w atmosferze bardzo dużą ilość e, pyłu sacharyjskiego. No i pył sacharyjski plus jeszcze do tego e, pyl, pyłki roślin powodują, że no, mycie samochodów, mycie okien na razie mija się po prostu z celem. Szkoda wody, szkoda czasu. Można to poświęcić na zupełnie inne rzeczy. Marta się o tym przekonała, bo myła samochód nagle się okazało, że w sumie jest to bez sensu. I faktycznie jak sobie zobaczymy na modele związane z pyłem roślin, z pyłem roślin, przepraszam, z pyłem saharyjskim, to widzimy, że w niedzielę mamy dużą ilość Pyłu Saharyjskiego nad Polską. Zobaczymy w dzisiejszej prognozie, jak on długo się utrzymuje, jak on się będzie utrzymywał w przyszłym tygodniu, ale wcześniej wrócę jeszcze do zdjęcia, raczej tym razem do filmu do filmu pana Piotra, który wstawił taynarsa kumulonimbusa, który nadchodził w okolicy Ożarowa w województwie świętokrzyskim 20 maja, czyli w sumie dzień temu. Zerknijmy sobie, jak to wygląda. Trudno mi powiedzieć, czy z tej chmury była burza, to bardziej mi to przypomina cumulus congestus, tu jeszcze nie widać kowadła, ta chmura chciała się utworzyć i szanse na to były ale nie widać tu nigdzie kowadła, więc ja raczej jestem zdania, że to jest cumulus congestus. Mimo wszystko bardzo ładny time-lapse. Dziękuję też za podesłanie na naszą grupę. Niedługo będzie zdecydowanie więcej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji, zdecydowanie lepsze warunki do tego, żeby powstały burze, które wiele osób, których wiele osób się boi, ale wiele osób też bardzo lubi i fotografuje, między innymi my. I czekam, już się nie mogę doczekać na relacje, które będziemy publikowali dla Was na naszym kanale na YouTubie. Jest plus pewien tego, że mamy półsaharyjski w atmosferze bardzo piękne wschody i zachody słońca. Te czerwienie i te żółcie podczas wschodu i zachodu słońca są jeszcze bardziej podbite przez ten półsaharyjski i zdecydowanie lepiej to wygląda. Też w, w, w momencie, kiedy dodamy do tego zachmurzenia piętra wysokiego, mamy bardzo ładne motywy na zrobienie zdjęć. Tutaj pani Sylwia również wstawiła zdjęcia wschodu bądź zachodu słońca. Godziny wieczorne, więc zachód słońca. I, I tutaj zdecydowanie takie właśnie żółte niebo wieczorem i rano będziemy spotykali w najbliższych dniach. Ja tam wcześniej wspominałem, że będziemy prowadzić nasze relacje z bołcz na naszym kanale na YouTube. Owszem, jak najbardziej. Dlatego już teraz proszę o subskrypcję. Jeżeli oglądacie nas, a nie zasubskrybowaliście tego kanału. Zasubskrybujcie. To powoduje, że ten kanał się rozwija, i jest coraz wyżej w algorytmach. Jeżeli oglądacie dany materiał, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, napiszcie coś ciekawego, ja wszystkie komentarze czytam i no jest po prostu. Miło, milutko, herbatka z cytrynką. Kto kojarzy, ten pisze w komentarzu skąd to jest. Ja w tym momencie wracam do pogody, no i w ostatnich godzinach co się działo. W ostatnich godzinach, jeśli chodzi o wyładowania, zgodnie z prognozami i naszymi, i innych portali, burze pojawiły się w Polsce południowo-zachodniej. Tamta szansa na powstanie tych burz była najwyższa. No i te burze mieliśmy przede wszystkim na południu województwa dolnośląskiego, ale również na południu województwa opolskiego. Też pojedyncze wyładowania pojawiły się w Tatrach. Większa, zdecydowanie większa aktywność burzowa poszła oczywiście bardziej na południu, czyli tutaj u naszych południowych sąsiadów się pojawiła pojedyncze wyładowanie na południe od Warszawy i również gdzieś tam. W województwie świętokrzyskim. Niedziela, godzina 18, to jest ostatni odczyt, który mam podczas nagrywania tego materiału dla Was. No i przygrzało, szczególnie w Polsce Zachodniej, 25,6 stopnia w Szczecinie. Najchłodniej, niedaleko dalej, w koło brzegu 14,7 stopni Celsjusza. Tam bryza plus ogólnie strefa wybrzeża powoduje, że te <laughs> temperatury są zdecydowanie niższe, ale ogólnie niedziela minęła nam. Jak pod, jako bardzo ciepły i przyjemny dzień. Rzut jeszcze na zdjęcie satelitarne z 20 maja, czyli z sobot, z godzin wieczor popołudniowych. Jak pamiętacie, w sobotę występowały burze na południowym wschodzie Polski, szczególnie województwo lubelskie i podkarpackie. Tutaj mamy pogląd właśnie na strefy zbieżności, dokładnie tu w tym miejscu. I tutaj powstawały te komórki konwekcyjne, które były dosyć mocno wydajne opadowo i tutaj również pojawiały się burze tych burz teoretycznie miało być więcej w prognozach, ale mimo wszystko i tak troszkę ich było. Zobaczcie, jak one ładnie się ustawiają, praktycznie w takiej linii. Tutaj mieliśmy największą zbieżność wiatru, i tutaj były szanse największe na powstanie burz, z czego też konwekcja oczywiście jak najbardziej skorzystała, powstając. Tu mamy natomiast w tym momencie zdjęcie satelitarne z godzin wieczornych z niedzieli widzimy na zachodzie Polski chmury piętra wysokiego, trochę chmur piętra średniego nad Niemcami, mamy w tym momencie niż David i ten niż, tam mamy też strefy zbieżności, nawet zaznaczone na mapie, one jutro będą zaznaczać się przede wszystkim u naszych zachodnich sąsiadów, tam znów sąsiedzi będą mieli ładne burze, tak jak w niektórych mamach sąsiedzi mają fajnego pasata, a my mamy co? My na razie burz jeszcze mieć nie będziemy w poniedziałek, natomiast mamy te chmury piętra wysokiego, szczególnie w Polsce zachodniej i północnej i tam w momencie wschodu słońca przede wszystkim, ale też i teraz z zachodu może pojawić się bardzo ładny efekt halo z innymi z innymi tutaj efektami, które mogą, które mu zawsze towarzyszą. Na pewno tutaj wrócę do tego tematu i się skupię, jeżeli będziecie chcieli w Polsce wschodniej najmniejsze zachmurzenie, bądź praktycznie bez zachmurzeń zupełnie Wcale. A w dniu jutrzejszym nadal będzie nad Polską strefa podwyższonego ciśnienia, natomiast większość burz będzie nad Niemcami. W tym momencie najwyższe ciśnienie na północy i północnym wschodzie Polski 1022 hektopaskali, najniższe na południowym zachodzie Polski 1018 hektopaskali. I co tu będzie nam się działo w kolejnych godzinach? Ktoś pytał z Was jaka to jest aplikacja, to jest Zoom Earth i podgląd na ciśnienie ciśnienie tutaj nam skacze jest troszkę wyższe, troszkę niższe mamy takie siłowanie niejako wyżu oraz niżu jak widzimy dopiero w godzinach popołudniowych zacznie bardzo mocno spadać reasumując, w poniedziałek rano ciśnienie podobne jak teraz wieczorem czyli 1021-1022 hektopaskale, w Polsce północno wschodniej najniższe na krańcach południowo-zachodnich 1016 hektopaskali, ale już w poniedziałek w godzinach południowych ciśnienie zacznie bardzo szybko spadać szczególnie w Polsce centralnej i północnej i tak już w godzinach wieczornych na północy 1018 hektopaskali na krańcach południowo-zachodnich 1013 hektopaskali więc już mamy trend zniżkowy i mamy ten niż który jest i stacjonuje nad Niemcami i tam przede wszystkim będzie pogoda się psuła. Nadal napływa do nas to powietrze ze wschodu, powietrze może nie tak zasobne w wilgoć jak byśmy chcieli, ale lokalnie ta wilgoć się pojawia i ona będzie powodować powstawanie chmur konwekcyjnych, bo tak w dniu jutrzejszym w poniedziałek te chmury konwekcyjne będą jak najbardziej występowały w tym momencie Pada jedynie na krańcach południowych, tam gdzie była ta konwekcja, już burz nie ma, ale lokalnie jeszcze. Mamy opady deszczu. W nocy te opady powinny zanikać, do północy już powinny zaniknąć i pojawi się u nas zdecydowanie więcej sło słońca zdecydowanie więcej przyjaźni, zdecydowanie mniej chmur, więc zdecydowanie więcej księżyca. Do samego rana chmury tam pojedyncze mogą występować w porce północnej, ale tylko tam na południu raczej bez zachmurzenia. A co będziemy mieli w poniedziałek? W poniedziałek. Zacznie się chmurzyć w godzinach południowych na północnym wschodzie Polski, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i tam, tam lokalnie po południu niektóre komórki konwekcyjne mogą się dosyć mocno rozbudować i mogą zacząć dawać opady deszczu, szczególnie w województwie Podlaskim, a najbardziej na wschodzie województwa podlaskiego, a w godzinach wieczornych, również w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim. Te opady nie będą silne, będą bardzo punktowe. Czy gdzieś zagrzmi, trudno mi powiedzieć. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji jest, jak widzicie, ona się pojawi właśnie w tej pospy północno-wschodniej, ale ona będzie w wysokości 20 do 40 jojni na kilogram, czyli tyle co nic. Jeżeli gdzieś zagrzmi, to po prostu prógnie, jak to się mówi, ale naprawdę nic wielkiego, więc obserwować niebo, ale raczej niczym się zbytnio nie przejmować. Na południu południowym zachodzie najładniejsza pogoda, tam bez opadów zupełnie przez cały dzień. Jeśli chodzi o temperatury, to w tym momencie nadal najcieplej w Polsce zachodniej 20 do 22 stopni, lubuskie standardowo 22 stopnie, najchłodniej na południowym wschodzie 14 stopni Celsjusza. W nocy będzie się ochładzać, temperatury dosyć mocno spadną, szczególnie w Polsce wschodniej. I nad ranem w województwach południowo-wschodnich oraz wschodnich temperatury od 4 do 6 stopni Celsjusza, najcieplej na zachodzie od 12 do 14 stopni Celsjusza. A mówiłem swojej żonie: Nie odkrywaj dzisiaj warzyw, a ona odkryła. Więc cóż. Może być tak, że warzywka dostaną trochę mrozu. Dlaczego? Dlatego, bo mamy, patrzymy na temperaturę przy gruncie w modelu Swiss HD 4x4 i widzimy o 5 nad ranem w województwie małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, w województwie również pod, podlaskim temperatury przy gruncie od 2 do 4 stopni Celsjusza. Gdzieś w jakichś nieckach, w jakichś zagłębieniach mogą spaść te temperatury poniżej zera. Więc ten przymrozek nadal jest możliwy i nie jest wykluczony. A co w poniedziałek? W poniedziałek standardowo temperatury zaczną szybko rosnąć do góry, i już w godzinach przedpołudniowych będziemy mieli w Polsce, szczególnie na zachodzie, od 14 do 16 stopni Celsjusza, a po południu no cóż, zaznaczyłem wtorek. I to będzie ochłodzenie, ale wracamy do poniedziałku. Cyk, cyk, cyk. Mamy w poniedziałek, będzie zdecydowanie cieplej, bo będziemy mieli od 20 do 22 stopni Celsjusza, już przed południem. Na południu 18 do 20 stopni Celsjusza, na wschodzie również od 18 do 20 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie po południu. Na zachodzie do 24, bądź 25 stopni Celsjusza. Generalnie ogólnie w Polsce będzie ciepło. Najchłodniej w Polsce południowej, w Polsce wschodniej 18 do 20 stopni Celsjusza. A najcieplej na zachodzie. No ale kochani, u nas, o ile u nas można powiedzieć, że jest ciepło, o tyle w, o tyle w Niemczech... No i właśnie szukam ich, słuchajcie, ich kurczę nie mogę... Zbytnio tutaj nie German Germany na samej górze. No tak, no czemu nie? Lista inaczej, a jest inaczej. Zobaczcie, w Niemczech 24 do 27 stopni Celsjusza. Panie, tam to już mamy praktycznie lato, ale na zachodniej, po zachodniej stronie Niemiec mamy wcięcie, gdzie temperatury spadają do 16 stopni Celsjusza. Tam się zagotuje i tam będą konkretne burze. Za daleko, żebyśmy jechali akurat jeszcze dla tych burz, ale może będzie. Niedługo jakaś okazja również, żeby tam jechać. No cóż, temperatury mamy odhaczone. Jeśli chodzi o wiatr, to w nocy od 10 do 25 km na godzinę, w dzień od 20 do 30 km na godzinę. Lokalnie dziś może powietrze szybciej, a jest to związane z nagrzewaniem się gruntu, więc możemy być na to przygotowani, ale te porywy będą bardzo krótkie i bardzo krótkotrwałe. W całej Polsce w dniu jutrzejszym również korzystne warunki biometeorologiczne. No i tak, pytaliście mnie o to, czym jest ten żółty pyłek, który osiada na samochodzie i na oknach. Warianty są dwa, odpowiedzi są dwie. Jest to pył sacharyjski, który teraz jest widoczny na mapach i jest to oczywiście pylenie roślin. skutek pelenia roślin, czyli pyłki. Jeśli chodzi o pył sacharyjski nad Polską, mamy od kilku dni napływ tego pyłu z południa Europy, generalnie z nad i ten pył się utrzyma w poniedziałek. We wtorek, również w środę. Generalnie, słuchajcie, ten pył będzie z nami praktycznie przez cały przeszły tydzień. Dopiero zmiana cyrkulacji, gdzieś tak koło piątku, soboty, spowoduje, że on zostanie wypchnięty na południe i na wschód, już praktycznie poza nasze granice polskie. A jeśli chodzi o temperatury w kolejnych dniach, ok jeżeli chodzi o temperatury w kolejnych dniach, to będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo podobne, czyli od 20 do 22, 23 stopni, dopiero koło 27 marca widać jakieś Ochłodzenie. Dobra, no ale co to będzie za ochłodzenie? Zobaczmy na innych modelach numerycznych, bo tam mieliśmy amerykański GFS tylko i wyłącznie. Tutaj mamy wiele innych modeli, które są zbite w jednej tabeli w celu porównania. I widzimy, że w dniach do 25 wyliczenia są praktycznie zbieżne ze sobą, są bardzo podobne. No i tutaj mamy wszystko na podobnym poziomie od 20 do 24 stopni Celsjusza dla Warszawy. Ale już od 26 marca widzimy delikatny dałek, więc delikatne ochłodzenie do 20, 21 stopni Celsjusza. Potem znów delikatne ocieplenie. Więc coś jest na rzeczy i jeszcze może się trochę ochłodzić. Nie będzie to jakieś wielkie ochłodzenie, ale. Będzie. Ja z tym Was zostawiam. Życzę Wam dobrego, dobrej końcówki niedzieli, dobrego poniedziałku. Jeżeli oglądacie mnie w poniedziałek, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Dzięki raz jeszcze i widzimy się wkrótce. Pozdrawiam.